państwa, musimy zwyciężyć. Zwyciężyć dla naszej ojczyzny, dla Polski. Musimy zwyciężyć, ale musimy też pamiętać, że to ma być zwycięstwo w ramach demokracji. Tej demokracji, o której odnowie mówiłem w trakcie kampanii wyborczej. A mówiłem o odnowie, która będzie polegała na tym, że zamiast ciężkich słów, zamiast słów często niesprawiedliwych, niewłaściwych, niestosownych, będziemy mieli poważną rozmowę. Ja w tą rozmowę nieustannie wierzę. Ja już dziś chciałem wyrazić wdzięczność tym, którzy tą propozycję rozmowy podjęli i sami wysunęli swoje propozycje. Dziękuję panu Napieralskiemu za to, że zaproponował okrągły stół w sprawie służby zdrowia. Właśnie o to chodzi. Dziękuję tym wszystkim, którzy próbowali przynajmniej zastanowić się w tym trudnym czasie, bo przecież to nie są zwykłe wybory. To są wybory, które są wynikiem wielkiej katastrofy, wielkiego nieszczęścia, wielkiej tragedii nad tym, co dalej czynić z naszym krajem, co dalej czynić z Polską. I którzy wiedzieli, że nie jedna z praktyk, która miała miejsce w ostatnich latach, z całą pewnością Polsce nie służy. Musimy je odrzucić spokojnie, z rozwagą, ale jednocześnie zdecydowanie. I musimy w tej drugiej turze tych wyborów jeszcze raz o tym w sposób jasny i wyraźny powiedzieć. To powinna być tura, w której dojdzie do wyboru między dwoma wizjami polityki, dwoma wizjami Polski, bo są różnice. Wbrew temu, co można było często usłyszeć w różnego rodzaju komentarzach między panem Komorowskim, któremu gratuluję pięknego wyniku, a mną, są różnice zupełnie zasadnicze. Inaczej widzimy przyszłość jego kraju. Inaczej widzimy drogę do jego pomyślności. I będzie dobrze, będzie bardzo dobrze, jeżeli Polacy 4 lipca dokonają wyboru w sposób świadomy, wyboru personalnego. Wyboru personalnego, bo od niego nie da się uciec w wyborach prezydenckich, ale także wyboru merytorycznego, wyboru programowego, wyboru sposobu uprawiania polityki. My chcemy, i mówiłem o tym nie jeden raz, polityki na poważnie. My chcemy państwa na poważnie. My chcemy, by polskie problemy, te wielkie problemy, które pozostają wciąż nierozwiązane, a które zobaczyliśmy choćby przy okazji powodzi, znalazły w końcu drogę ku rozwiązaniu, ku temu, co jest nam wszystkim, wszystkim Polakom tak bardzo potrzebne. O tym chcemy rozmawiać, a także o tym wszystkim, co w tych ostatnich trudnych, tragicznych miesiącach wydarzyło się w naszym kraju. Musimy umieć postawić wszystkie te problemy, które w każdym normalnym, demokratycznym kraju byłyby w takiej sytuacji postawione. I wysunąć wszystkie wnioski,
które byłyby w każdej normalnie funkcjonującej demokracji wysunięte. I to jest nasz cel na te 12 dni. 12 trudnych, ale mam nadzieję pięknych dni. Dni, w których będziemy się różnić, ale będziemy się różnić pięknie, choć obawiam się, że w niektórych sprawach będziemy się różnić bardzo mocno. Życzę tego Polsce, życzę tego nam, życzę tego także mojemu konkurentowi. Wszystko dla Polski, bo Polska jest najważniejsza. Dziękuję.